No to mamy 100% obłożenia, tak? Przyjechał Robert, więc wszyscy dotarli, impreza nie będzie miała żadnych dziur. Zapraszam Tomka Kątnego z Wydziałem, nie, Wydział 7 już tu leży, tak? Nawet w dwóch kompletach, także płynnie przechodzimy, nie będziemy robić przerwy, myślę, że sobie spokojnie zrobimy później. Był taki plan, że jak się uda, to jeszcze... To możesz postawić, proszę cię. Trzeba to podeprzeć, żeby się nie przewróciło. Zobaczymy, czy będzie się trzymać. Może butelkę za to postawić? Nie, trzeba się, to jest szczytne. Więc jeszcze była, rozważaliśmy kwestię, czy Marek Turek się da namówić, ale on niestety jest uwiązany w pracy, więc nie mógł. Ale jak powiedziałem, to będziemy mogli go troszeczkę poobgadywać. Marek Turek jak zawsze jest w fabryce, prawda? On tam spędza całe życie i ma zawsze świetne wytłumaczenie, dlaczego coś zalega w wydziały, albo dlaczego nie ma go na spotkanie. Cześć. No właśnie. Dobra, mamy godzinę na rozmowę. Nie musimy rozmawiać tylko o Wydziale 7, chociaż ja mam ochotę straszną, żeby się tutaj, prawda, zagłębić w temat i z niego nie wychodzić, ale w sumie robić też różne inne rzeczy, więc o tym też należałoby powiedzieć, nie? Często ci mylą pisownie nazwiska? Nie. Tak, że zawsze Kątny, nie on i ci nie tego? Nie. Bardzo rzadko chyba się też zdarza. No wtedy ja Robertowi, nie, bo ja sobie tak uświadomiłem, że Robertowi w książce zmieniłem nazwisko na Zaremba. No. Więc to takie rzeczy się zdarzają i zaczyna być na to uczulony. Druga rzecz, co do której ja nie mam pewności, bo ja napisałem, że byłeś, a to jesteś dramaturgiem. To jest właściwe słowo, bo napisałeś, No, chyba są jakby... spektakle teatralne? Już nie, ale nie, tak moment. Ale zasadniczo są dramaturgi z dramatopisarzem. Właśnie. I to są dwie zupełnie różne działki tego pisania dla teatru. Mhm. Myślę, że ja w momencie tym teatralnym byłem raczej dramatopisarzem. Właśnie. Faktycznie zrealizowaliśmy wówczas parę spektakli z grupą znajomych. Ale no... ciągnęło mnie w inną stronę, nasze drogi się rozeszły i faktycznie wylądowałem w komiksie, z czego bardzo się cieszę, bo to było to miejsce, z którego też zawsze startowałem. Inspiracje? Bo mówisz, że wylądowałeś w komiksie. Czytałeś najpierw, tak? No czytałem od małego, tak. Oczywiście, że czytałem jako dzieciak. Natomiast... A co z rysowaniem? No, oczywiście, że mam cały zeszyt zarysowany przygodami Lecha Wałęsy. Taki mocny underground, myślę. Kolejny nieznany świat komiks. Tak, kiedyś to wydobędę i pokażę. On wygląda bardziej jak ten. No dobrze, na wystawach wygląda, później retrospektywnych. No, także koniecznie. Przypomnisz sobie te słowa, jak zobaczysz na wystawie kiedyś. To wygląda bardziej jak takie przygody braci Mario. To jest taki mały wąsacz, on biega do rur. Prawdopodobnie zlały mi się dwa tematy wtedy. Ma to swój urok. To była taka seria. Te przygody się komplikowały, miał jakiś swoich przeciwników. Na pewno mam to schowane, a nie zaglądałem do tego od lat. Potem była długa przygoda. Tak, nie zostawić, że to pisarzem po prostu. Nie, jeszcze miał kres paskowy na Bigercie, który wówczas istniał i tam był taki moment, kiedy wszyscy startowali, więc Piotrek Nowacki robił wówczas serię o sępie. Nie pamiętam już, jak ten sęp się dobrze nazywał, ze scenarzystą, który potem chyba zniknął z rynku. Startował wtedy Tkacz, Rzecznik, Olga Wrubel. Był taki moment, kiedy wszyscy przeszliśmy przez Digger i tam się trochę no, poznaliśmy, polubiliśmy. Tak, bo ty jesteś już z pokolenia takiej fali właściwie, tak? Ludzi, którzy komiksy... No, z początku lat 2000, kiedy my wchodziliśmy na rynek. Pytanie, którego nie mogę po prostu ominąć, no bo tak, zacząłeś jako pełnoprawny twórca, jak wszyscy scenarzyści, tak? Zaczyna się od tego, że rysujemy, a później coś powoduje, że no nie, to już nie będę pisał. Czy to raczej dlatego, że uznałeś, że
są lepsi i tyle, czy dlatego, że było zapotrzebowanie? Bo no, pisać scenariusze trzeba dla kogoś, tak? Tak. Zaczęłeś się pisać w próżnię najpierw, czy to była jednak kwestia tego, że spotkałeś ludzi, którzy potrzebowali scenariuszy i zaczęliście już myśleć pod kątem, no to zróbmy taką fabułę, czy coś. Działa. Okej, bo coś tu nacisnęło w dole, się zaciekawiłem, więc nacisnę drugi raz. Dla innych, czy tak? Wiesz co, pokraczmy potrzeby serca. Moje rysunki i no, uznałem, że to wymaga zbyt dużo cierpliwości i takiego parcia, aby robić to dobrze, że znacznie łatwiej jest pisać historię. Oczywiście to też nie jest takie łatwe w praktyce. Komu jest łatwiej, to jest. No. Mnie było łatwiej pisać, więc zająłem się pisaniem. Faktycznie dosyć szybko zacząłem pisać dla ludzi pod kątem jakichś magazynów czy antologii. Bardzo nie lubiłem robić rzeczy do szuflady, bo w szufladzie często nie wychodzi spoza tej szuflady, a mi zależało na to, aby te historie powstawały, no więc szukałem fajnych ludzi, z którymi będę mógł realizować fajne historie, a nie no, robić to sobie amuzą. To jak to, nie masz scenariuszy wymyślonych na wielotomowy cykl i tak dalej? Nie. Co z ciebie za scenarzysta? Przepraszam. Nie, to akurat jest ja się dowód, z tego bardzo cieszę. To jest dowód profesjonalizmu, tak? Bo wszyscy amatorzy tak zaczynają, tak? Zrobię taką serię komiksową, że będę ją robił 20 lat i tak dalej. Ja mam ledwie kilka rzeczy, które nie powstały. Zwykle z jakiegoś powodu, bo współpraca posypała się w trakcie, albo coś nie zagrało i to są raczej shorty. Jeżeli to było coś dłuższego, to trafiało we właściwe ręce. Albo szukałem tych lamp tak długo, aż udało się je znaleźć. Właśnie dlatego, żeby te historie nie leżały. No chyba, że coś było słabego i wtedy sam mogłem jakby uznać to i odpuścić. Czy można powiedzieć, że masz swoją stajnię rysowników, dla których piszesz? Jak to usłyszą, to może się nie zgodzą z tobą, ale... Może ja jestem raczej w różnych stajniach i razem sobie tam cwałujemy, prawda, po tych wybiegach. Mam ludzi, z którymi lubię współpracować i faktycznie staram się, aby te współprace były takimi dłuższymi współpracami. No i Wydział Siódmy jest takim poligonem, w którym mogę się spotykać z różnymi twórcami, znacznie zwykle bardziej uhonorowanymi i dłużej obecnymi na rynku, z którymi miałam wielką frajdę współpracować, no bo to są super nazwiska i nagle ja mogę się z nimi spotkać. Ja pamiętam, no jak czytałem komiksy tych ludzi, myślałem, Jezu, mógłbym paść do stóp i całować te stopy. A teraz no, robimy razem, ja jej mówię, ej, pospiesz się, za miesiąc jest deadline. No dobrze. Przede wszystkim krótkie formy, prawda, w tym pierwszym etapie. No, myślę, że musimy szybko przejść do Wydziału 7 na wypadek, żeby... Siódmego. Ja już się uczę mówić poprawnie, bo też mówiłem Wydział 7. Mówiłeś Wydział 7. Ale to jest niepoprawna forma i należy mówić Wydział 7. Kto cię poprawił, Marek? Nie, na jakimś etapie jakby... Doszliśmy do tego, że no to nie jest Wydział 7, tylko właśnie powinno być to pisane z kropeczką jako liczebnik, więc Wydział 7. Jasne. Więc no skoro wszyscy mamy mówić poprawnie, to Wydział 7, proszę, pamiętajcie. No pamiętajcie, Wydział 7. Dobra. Okej. Okay. Też czasem mówię Wydział 7, ale jest mi głupio po tym poprawieniu. No nie, bo to jest pewnie nawyk, tak? Jak się mówiło jakiś czas, no to jednak wraca, prawda? No to jest potężny projekt. Czy on był taki od początku, czy to było na zasadzie, właśnie, czy można komuś konkretnemu przypisać to pierwsze sprawstwo, tak? Czyli rzucenie pomysłu, ty czy Marek, czy jeszcze? To jest potężny projekt i w ogóle to jest kilka tematów w tym, to co zapytałeś. Na pewno ten bazowy pomysł wyszedł od Marka Turka. Ale w wydaniu Marka... Cwaniaczek po prostu, tak? Wymyślił, a ty się męczysz, tak? No gdyby on miał to zrobić, to wciąż tego komiksu by nie było. I pewnie byłaby to jakaś inna seria. No, z pewnością. Z pewnością. Bo Marek startował bardziej jako z humoreską w tym, z tym pierwszym Wydziałem Siódmym, który sobie realizował jakoś undergroundowo. Ale tutaj ta historia, którą opowiadamy zawsze, spotykaliśmy się po afterach
na After Gamewki i tam rozmawialiśmy o tym, że jest w tym pewien potencjał, aby zrobić serię komiksową, mainstreamową, w kolorze zeszytową, nawiązującą do różnych starych wzorców, ale też przetwarzającą te wzorce, będącą serią jakby na wskroś nowoczesną. No i wtedy już wiedzieliśmy, że trzeba to zacząć robić zupełnie na nowo, patrząc na to, co się w tym momencie dzieje na rynku, a nie na tą przeszłość, czy na stare pomysły Marka. No i teraz... Teraz ta seria zmierza już własnym torem, tak? I myślę, że obaj tutaj jesteśmy odpowiedzialni za jej rozwój. Czasem bardziej ja, czasem bardziej Marek. Zobaczymy jeszcze, jak to się będzie rozwijało. No, teraz odpowiadamy obaj za to, aby ta seria utrzymała się i zmierzała gdzieś dalej, szerzej. Ja rozumiem, że stworzenie zarysu fabuły i pewnej linii, którą realizujecie, bo to jednak nie są wyłącznie osobne epizody, tylko to się linearnie rozwija, tudzież cofa się w czasie, tudzież rozchodzi się na boki, tak? I różne inne rzeczy mogą się tutaj zdarzyć. Ja będę miał kilka pytań, a co z tym, a co z tamtym, a taka możliwość, a taka. Notatki możesz robić jakiś czasem. Tego jeszcze nie wymyślił, to można wtedy to dorzucić. A to się nagra i tak, to nie jest konieczne. Bo ja uważam, że to jest seria o takim potencjale, że to, że ja mówię, że dlaczego czegoś nie ma, to wynika tylko z tego, że ona ma dopiero tam 11 czy 12 zeszytów. No, w 15. I co jeszcze, no ja wiesz, mówię o tym, ja przeczytałem, tak. Więc jeszcze mi brakuje. Łącznie tam, 15. Znaczy, tak, przepraszam, to trzeba jeszcze te specjalne numery doliczyć, to prawda. Ja idę tą oficjalną numerację, to trzeba jeszcze tam to powklejać. A ja już dodaję ten 12, który zaraz będzie, więc stąd 15. Oczywiście. Więc to jest seria o niesamowitym potencjale. I oczywiście koniecznie musimy o tym porozmawiać. Ja czytając ją miałem taką listę, która mi się rozwijała pod tytułem, co tutaj by można było, a jakby tak tutaj. Możesz mi podesłać potem jeszcze. Nie, to jest, zaraz o tym porozmawiamy, prawda? Więc to jest proces, tak? To nie jest coś, co wam się tak buch i już było, tylko trzeba było to ukształtować. I to pewnie te afterki troszkę musiały pozajmować czasu. Na tych afterkach wówczas jeszcze o tym w ogóle nie rozmawialiśmy. Tak. My rozmawialiśmy o tym, żeby wystartować, żeby w ogóle wziąć się do roboty. I to nam zajęło ze 3 lata. Aż w pewnym momencie to ruszyło i od tego momentu można mówić o tym, że ta seria buduje ten potencjał, o którym mówisz teraz, że go widać. Mam nadzieję, że wy też go gdzieś tam widzicie. I faktycznie ja też czuję, że jesteśmy na takim fajnym etapie, że to już jest na tyle mocno zaplecione jako jakaś baza, że możemy sobie właśnie w jakieś dygresje iść, że możemy rozwijać te czy inne wątki, bo mamy wybór. I to już trochę żyje własnym życiem i faktycznie ja też mam frajdę właśnie z tego, że mogę wybierać z tych pomysłów i z tych potencjałów te, które w danym momencie wydaje nam się mi, że są najciekawsze, że to jest ta ścieżka, w którą teraz warto wyjść. Jakie znaczenie, jaki wpływ na kształt serii mają postacie bohaterów? Czy, no bo to jest tak, że tam jest niewielu tych głównych bohaterów. No właśnie, to jest na palcach jednej ręki ich można policzyć. Tak? To i tak jest dużo. Tak, oczywiście. Na szczęście nie robicie tego, co potrafili zrobić scenarzyści Torgala, czyli mam mnóstwo postaci i one wszystkie będą występowały w jednej historii, ale nie mam im co właściwie zaproponować, więc oni się tam pamiętają, tak? I tyle. Natomiast tutaj to jest bardzo, bardzo mi się podoba ten pomysł, żeby na wewnętrznej okładce pojawiły się te portreciki, aha, to będą historie. Z drugiego sezonu, dopiero wcześniej nie wiedzieliśmy. Bardzo dobry pomysł, no. To świetne rozwiązanie techniczne po prostu. Które bardzo ładnie się też zgrywa z tym, co jest na końcu, tak, z tymi dokumentami. To jest doskonałe też. Więc to są postacie, które nie realizują tak naprawdę w pełni takiego schematu grupy fabularnej. Tak? Czy wybór tych, a nie innych postaci był efektem jakiejś selekcji? Mieliście jakieś inne propozycje? Czy zaczęło się od tego, że tak, będziemy mieli starszego faceta, młodego z tajemnicą,
księdza. To zaskakujące troszeczkę, prawda? Że masz tutaj w służbie komunistycznej masz księdza. Prawda? Chodziło o to, że było kontrastowo, no to wiesz przecież. Te bazowe postaci, w sensie major Dobrowolski i jakiś odpowiednik, bo nie wiem, czy to była dokładnie taka sama postać tego dominikanina Jakuba Lange, to były postaci jeszcze z tej markowej serii, jeżeli chodzi o taki kontrast. Szymona Wilka wydaje mi się, że dołożyliśmy. W każdym razie Szymon był jedną z tych startowych postaci, które wiedzieliśmy, że muszą być. Doktor Fischer jest troszeczkę bardziej. Doktor Fischer pojawia się od drugiego epizodu, bo była. Dramatyzowane nam... niezwykle ci specjaliści od krojenia trupów. Potrzebna jako postać. Zawsze są. Patomorfologa. Wówczas w pierwszym szkicu tego zeszytu ta postać była w ogóle facetem, ale to wyglądało strasznie nudno, kiedy są sami faceci w wydziale. No więc Fischer jest kobietą. On się nazywał zupełnie inaczej zresztą w tym drugim epizodzie, nie pamiętam już jak, ale gdzieś to mam, kiedyś w faktycznych jakichś archiwalnych wspominkach możemy sobie o tym pogadać, wrócić do tego. No i też chciałem, żeby była inna, ważna, prowadząca postać kobiecy od początku, dlatego w pierwszym zeszycie pojawia się Helena, której na pewno nie było w tych zeszytach, w tych pomysłach markowych. Natomiast dopiero później znajdujemy trochę więcej czasu, żeby ją przedstawić. Ale to miał być nowoczesny komiks, a nie faktyczny komiks z lat, nie wiem, 50-tych, 60-tych. Więc chodziło o to, żeby też tą męską drużynę dociążyć fajnymi postaciami kobiecymi, które mogą to ciągnąć na dłuższą metę. Czy kierowaliście się jakimiś wizjami tego, jak naprawdę wyglądałyby takie służby specjalne w PRL-u. Tak, tutaj oczywiście przychodzi Marek z tłumaczeniem tego, dlaczego to jest Wydział 7, jaka była struktura SB i co oni wówczas mieli. Ja jestem tą osobą, która zajmuje się fantazjowaniem na temat tego, co by się mogło stać. No i wówczas właśnie Marek czasem musi mi ściągnąć te wodze. No ale dzięki temu wydział jest taki, jaki jest, bo my się czasem pościeramy trochę właśnie pomiędzy tym, pomiędzy realizmem a fikcją. Więc tak, staramy się nie przeginać, jeżeli chodzi o to, jak te sprawy się rozwiązują, co jest używane, co jest na ulicach, co jest w kaburach bohaterów. No ale z drugiej strony to ma być seria fantastyczna, to nie ma być nudne, to nie ma być stary serial, prawda? Tylko to ma być coś, co konkuruje na rynku z BPRD, z Hellboyem, z tymi innymi seriami o paranormalu. A więc no, ma być fajnie, ma być atrakcyjnie. A można? Jak wybieracie miejsce akcji? Wiesz co, to zależy, jaką sprawą się zajmujemy. Bardzo mi się mapa podobała w Intercie Eksporcie. Te mapy zobaczyć. Będą pewnie w kolejnych zeszytach. W kolejnych takich specjalnych wydaniach będą wracać z innymi oznaczeniami, kolejnymi oznaczeniami spraw. Jeżeli mamy konkretny case, który wiemy, że się toczył, no to jeżeli wybieramy go na temat zeszytu, to już. Kurde, jak ci odpowiedzieć? No kto wpadł na dobranockę? Bo miejsce takie mało znane. Nie pamiętam. Nie pamiętam. To jest właśnie śmieszne, bo zdarzają się takie pytania, właśnie kto wpadł na jakiś pomysł w zeszycie X. Ja wówczas mam właśnie taką odpowiedź, że nie pamiętam, bo jestem w zeszycie 16. I ten zeszyt dla mnie był 5 lat temu i nie mam żadnego pojęcia, jaka była historia jego powstawania w tym momencie. Bardziej na przykład pamiętam, jak rozmawiałem z Grześkiem Pawlakiem i z Piotrkiem Nowackim o okładkach. Bo mieliśmy ten pomysł, żeby chłopaki sobie zrealizowały te okładki tak jakby w kontrze, tak? Że Piotrek Nowacki realizuje okładkę do tej historii realistycznej, którą rysuje Pawlak, a Pawlak rysuje do tego epizodu Nowackiego. Ale skąd to miejsce? Nie mam dla tego pojęcia. No, szpital psychiatryczny to było oczywiste, że w takim razie Górna Grupa. Kaszuby oczywiste. My dobieramy trochę sprawy pod kątem lat, no nie? Jeżeli coś się wydarzyło w tym roku, w którym my jesteśmy z akcją i nam pasuje tematycznie, no to wtedy jakby
fajnie, że nasi bohaterowie znajdą się blisko tych wydarzeń. Nie jesteś zadowolony z tego, bo one strasznie bliskie. Spokojnie, spokojnie, będziemy jeszcze drążyć wokół tego, tematu. No, czarna studnia to jest realne miejsce. Tak, no ja tam byłem zresztą wtedy gdzieś w okolicy i Marek chyba właśnie chciał coś o wiedźmach, a ja pomyślałem, że tam byłem się fajnie składa, ale czy tam jest jakaś większa historia poza tym, że to się złożyło czasowo? Ale słuchaj, ja przez 11 lat dwa razy dziennie przyjeżdżałem koło tego miejsca, nie wiedziałem, że tam 500 metrów od drogi jest takie miejsce. Ale widziałeś, jak to teraz wygląda, kompletnie bez klimatu. Ja byłem bardzo rozczarowany. To jest straszne miejsce, ale tylko dzięki tej legendzie, bo on jest żadne teraz. Niestety, bo to byłaby fajna miejscówka, taka straszno tajemnicza w pięknym lesie zresztą. Ja rozwinę troszeczkę ten kierunek, bo wchodzimy tak naprawdę w ideę tej serii, tak? Bo poza tym, że tam BPRD, Hellboy i tak dalej, dobrze, ale tak naprawdę to, co wy macie tutaj na stole jako główny atut, główny atrybut, to jest to, że możecie przepisać na nowo historię PRL-u i niekoniecznie PRL-u, tak? Wszystko, każdemu wydarzeniu można dołożyć drugie dno, tak? Ja już zadaję pytanie. Zaraz. A dlaczego zginął Zbyszek Cybulski? Dlaczego zginął Boguś Kobiela? Może to za tym kryje się jakaś tajemnica, tak? No to już czeka, tak? No i może w ten sposób każdy epizod z PRL-u, tak? Kim była Kalina Jędrusik? I tak dalej, tak? I w tym momencie tak, klik i już mamy fabułę potencjalną, tak? Każdy moment, każdy niedobory cukru, czy jakiegoś innego kurczę surowca, tak? Wszystko może stać się podstawą do takiej historii. Masz wolną rękę, tak? Możesz to wszystko zrobić. W ręce rozsądku, jakby naszej mocy przerobowej. No nie, ale mówię, tak, to jest tak jak mówisz. Masz niezmierzony potencjał, tak? Ja się cieszę, że nie zaczęliśmy tak bardzo grubej historii od razu brać na warsztat, bo myślę, że ta seria musiała się trochę rozkręcić. My musieliśmy złapać flow z tymi naszymi postaciami. Musieliśmy złapać tą bazę czytelniczą, którą mam nadzieję teraz mamy. Ale faktycznie, uprzedzając fakty, w tym trzecim sezonie, który wystartował z Sawasaną, właśnie będą te duże sprawy PRL-u. Zaczynamy wchodzić w ten obszar. Pewnie za jakiś czas znowu z niego wyjdziemy, żeby nie zamęczyć, żeby nie zrobić z tego bryka do historii, tylko że do dziwnej historii. A szczerze mówiąc, to jest bardzo dobry materiał dla dzieciaków, który mają tak naprawdę historię PRL-u, a jak dostają coś takiego, to zaczął się tym interesować. 12 zeszyt, może nie spoilując za dużo i mogę zaraz wam pokazać okładki przedpremierowo, bo oni tak, mam nadzieję, zostanie ujawniony w przyszłym tygodniu, a już niedługo będzie w druku. No to 12 zeszyt to jest jakby prawdziwa historia dziadu Dejmka. No więc jakby wchodzimy w tą prawdziwą zabawę, a zanim się trzeci sezon skończy, będzie jeszcze srożej, tylko już nie chcę wchodzić w te szczegóły, bo ja już wiem, ale wy się dowiecie dopiero w przyszłym roku, więc nie zdradzajmy za dużo, ale myślę, że będzie super. Jakby to jest ta gęstość, wokół której myślę, chcielibyśmy się poruszać. A tempo poruszania się po historii, idziecie w przód, tak? Ale zwalniamy. Był 62, a teraz już są 67, 68. Będzie gęstnieją wydarzenia historyczne, tak, więc siłą rzeczy. No i jakby też nie chcemy pobiec przez tą historię po łebkach. Mhm. Myślę, że złapaliśmy na tyle dużo srok za ogon, że fajnie teraz byłoby, aby te wydarzenia się mogły otoczyć, żeby się przyjrzeć tym bohaterom, a nie od razu, nie wiem, przeskoczyć jedno wydarzenie na rok, zaraz mamy lata 80 i można kończyć. No właśnie, to jest ten ból, tak, że nagle się okaże. Ale z drugiej strony, jak się nie będzie sprzedawało, nie wiem, jak się wyłożą, jak okaże się, że to już jest nieatrakcyjny pomysł, to pewnie zamkniemy, no bo po co i dla kogo? Każda seria dochodzi do takiego momentu, kiedy zaczyna dołować, tak? No i chciałbym odejść na szczycie, prawda, a nie tam jakby wypełzając przez te drzwi, kopany przez ludzi. Jasne. O tempie rozmawialiśmy. Teraz mi uciekła taka rzecz, którą tutaj trzeba by było pewnie dołożyć. Bo jeżeli jesteś teraz w latach 60., czy wy macie jakby oprócz tego, że historia was będzie niosła siłą rzeczy, czy macie też taką wizję ukierunkowania
fabuł, tak? No bo masz wydarzenie historyczne, ale ty jeszcze nie wiesz, co za nimi stoi, prawda? To nie jest tak, że masz już do każdego tę podkładkę paranormalną, która już ona leży i czeka, chyba że coś rzeczywiście się pojawiło i już tam sobie w odpowiednich miejscach leży. Chciałem zapytać o jeszcze dwie rzeczy. Zagranica. Czy inne służby też mają analogiczne wydziały? Sezon trzeci odpowie na to pytanie. Dobrze. Przynajmniej część całą. Dobrze. Rozumiem, że odpowiem pozytywnie, tak? Coś się będzie... Ale co, to też będą służby socjalistyczne, czy druga Znowu, strona? Jest tak dużo wątków, że my nie jesteśmy wszystkiego w stanie opowiedzieć. No właśnie, zaszyty są tak pojemne, że tam tak naprawdę to... Możesz zrobić jedną fabułę w trzech czy czterech zeszytach, nawet jak za dawnych, dobrych czasów, jak w bitach. Pewnie będziemy pewne rzeczy sugerować, puszczać wątki na przyszłość, ale czy wszystkiemu zdążymy się przyjrzeć, nie mam pojęcia. Natomiast tak, no jakby ten świat przeciwników wydziałowych, jakichś sił, które w tym świecie knują, ewentualnie odrębnych wydziałów zajmujących się podobnym obszarem spraw, no, też gęstnie, też się poszerza, też chcielibyśmy się temu przyjrzeć. No ale znowu z głową, tak, żeby te dygresje były interesujące dla kogoś prócz nas samych. Ale to ja wracam do tego, bo sobie przypomniałem, o co miałem zapytać. Czy masz taką wizję w miarę już posuniętą, że tak powiem, perspektywicznie, dotyczącą tej głównej teorii spiskowej? Czy jawi ci się coś takiego, znaczy, mówię, w sensie w tym świecie, tak? Bo ten świat jest oparty na jakichś teoriach spiskowych. Czy jest jakaś jedna naczelna, do której będziesz jakoś tak się starał dążyć, czy wokół której będziesz się starał to zaplatać? Bo to musi być tak, na razie są drobne rzeczy, które tam, prawda, teraz punktują. Nie wiem, jak ci odpowiedzieć, żeby było atrakcyjnie dla was, żeby nakłamać, czy żeby powiedzieć właśnie... Nie, bo jak jeszcze nie ma, to... Nie do końca to... prawdę. Wiesz co, jest kilka linii fabularnych, które będą rozwijane. Tak, żeby to się sensownie poskładało, ale to też jest jakby zawsze kwestia tego, że tak jak mówimy, nie planujemy wydziału jako całości, no bo nie wiem, czy to będzie miał 50 zeszytów, czy 25, czy i będę szczęśliwy, jeżeli dociągniemy w ogóle do 25 zeszytu. Z tego co widać, to chyba... No my się staramy, tak, ale nie robimy tego w pustkę. Więc... Trochę musimy, myślę, działać tak, jak działają seriale, że możemy to rozwijać z głową w jakimś tam czasie, ale w razie czego powinniśmy móc szybko zwinąć się i uciec. Oszukuję. Zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno będziemy dążyć do tych 25 zeszytów. To jest w tym momencie nasz cel. No jesteśmy... w czwartym sezonie, jeżeli chodzi o planowanie, czyli to są zeszyty 16-20, piąty sezon 21-25 i zobaczymy, gdzie się znajdziemy w tym momencie. Zobaczymy w ogóle, gdzie się z wami znajdziemy w tym momencie, gdzie to się znajdzie jako też jakieś IP, no nie? Ten znak intelektualny. To jest wielka przygoda i trochę taka przygoda, że tutaj odkrywamy jakieś obce lądy, tak? No bo chyba nie mam w tym momencie dłużej ukazującej się serii zeszytowej w tym nowożytnym wydaniu. Więc nie wiem, chciałbym, żeby się udało. W tych sezonach, które już masz rozplanowane, czy napisane, czy coś dłuższego, jakaś historia na więcej niż dwa zeszyty jest w planach? Czy w końcu musi pojawić? No. Tak, pojawi się ten... Koniec trzeciego sezonu to też będzie dyptyk. Wyciągniemy, mam nadzieję, wnioski z tego dyptyku z wodą. Martwa woda, żywa woda, żywa woda, martwa woda. I na właśnie finał trzeciego sezonu mamy na tyle dużą historię, że no, trochę się dało, trochę się nie dało przedstawić ją w jednym zeszycie. Podeszliśmy do tego po naszemu. Natomiast to będzie dłuższa historia. No a poza tym będzie ten spin-off, o którym wspominaliśmy w Łodzi. To będzie dłuższa rzecz poświęcona przygodom Heleny. No i w tym momencie zaczynam pracę nad czwartym wydaniem specjalnym, czyli tym zeszytem, który ukaże się po trzecim sezonie. No i to też będzie prawdopodobnie przynajmniej podwójny zeszyt. Więc trzymamy się tego, aby ta główna fabuła rozwijała się w zeszytach.
ale pomiędzy nimi będziemy się starali dawać, podsuwać wam takie historie, które są podwójne, może potrójne, ale to jako coś ekstra, bo to jest znacznie trudniejsze do zrealizowania w naszych warunkach rynkowych i no nie dalibyśmy rady tworzyć zeszytów o podwójnej objętości raz za razem. Czy myślicie o tym, żeby powplatać tam troszeczkę postaci fikcyjnych z PRL-u? Czyli nie wiem, na marginesie jakieś fabuły, bohaterowie ocierają się o sprawę prowadzoną przez kapitana Żbika właśnie jednocześnie. Ja wiem, że to jeszcze nie jest ten moment, ale to jeszcze nie jest ten moment, tak? On troszkę później wkroczył na rynek, więc... No to oczywiście rzecz do wzięcia, tak? I tak naprawdę masz całą literaturę kryminalną, tak? I różne inne tego typu rzeczy do wykorzystania. Ja się prosi, żeby coś z tym zrobić. To na pewno gdzieś będzie migać, ale znowu... Bez przesady. Bez przesady, to mogą być easter eggi, natomiast ta seria musi być nośna i czytelna dla aktualnego czytelnika, nie dla osoby, która szuka, nie wiem, Bogumiła, Bogusława Kobieli, gdzieś tam na trzecim planie. Nic nie ujmując takim osobom. Nie, bo dla mnie to jest też pytanie, czy ty się w związku z tą serią musiałeś stać specjalistą w 60 lat? No właśnie, no. Od tego tu się... Marka. Aha, że to Marek pilnuje różnych gadżetów Nie, oczywiście, że my się wspieramy w tym, ale to Marek jest tą osobą, to jest szczegularzem. Ale co, nie miałeś takiego poczucia, że to kurczę, muszę sobie parę grubych książek kupić, nie wiem, obejrzeć wszystkie filmy, które się dzieją w latach 70. Ja doczytuję rzeczy, które potrzebuję w ramach fabuły, tak? Jeżeli potrzebuję czegoś do odcinka, to też jakby wchodzę w głęboki research. No ale to Marek jest osobą, która potem biega po forach rekonstruktorowi i sprawdza mundur, tak? Albo Robert Adler mówi, że no nie, ta broń była używana tylko przez pół roku w pułku, nie wiem, miejscu podhalańskich, tu musi być zupełnie inny pistolet. Jedna osoba nie jest w stanie posiadać tej całej wiedzy, natomiast działamy jako zespół, więc uzupełniamy się tam, gdzie możemy się uzupełnić, to jest super. Znaczy macie zaufanie, czy Marek na pewno nie, tak? Ale rozumiem, że ty masz jednak zaufanie do rysowników, że oni odrobią robotę i zrobią co, jeżeli, szukają co trzeba. My przede wszystkim podsuwamy rysownikom te rzeczy, które są potrzebne, nie wiem, modele samochodów, konkretne kamienice, te miejscówki, które chcielibyśmy, żeby były w punkt. Przy okazji tego 12 zeszytu, którego premiera niebawem, no chyba przez tydzień Prosiak z Turkiem wymieniali się zdjęciami spalonych kościołów na Mazowszu, żeby znaleźć ten właściwy. No wybaczcie, ale napisałem spalony kościół, no nie? Dla mnie jakby sprawa jest zamknięta, no bo nie jestem tą osobą, natomiast ja mogę poprawiać dialog 10 razy przez 2 tygodnie, spoko, to mi pasuje. Jeżeli coś jest nie tak, to zwykle to wychodzi na jakimś etapie korekty, czy to po naszej stronie, czy to po stronie właśnie osób z nami zaprzyjaźnionych. Był taki motyw, kiedy... Marinetti, ale akurat o komiks specu chciałem opowiedzieć, o tym forku komiksowym, na którym ktoś zwrócił uwagę, że jeden z samochodów, nie wiem, Wołga, Warszawa, Syrena, ma drzwi w niewłaściwą stronę, bo ktoś się pomylił, to był rok, kiedy akurat produkowano taki model, że te drzwi były w drugą stronę otwierane. My tego nie zauważyliśmy, no ale przed ktoś powiedział, no więc przerysowanie. Jasne. Pewnie takie rzeczy gdzieś nam mogą umknąć, no wiadomo, ale no to jest komiks. Miejcie też trochę cierpliwości. No ja muszę powiedzieć, że tak od siebie i to też nigdy bym się nie ważył, żeby użyć takich argumentów autorytatywnie, ale ja się odwołuję jednak do swoich wspomnień z lat 60. jako małego szkraba i mam wrażenie, że na przykład, bo to jest kwestia rysowników, nie twoja, tak ty takich rzeczy nie musisz pisać i tego na pewno nie robisz, tak? Że brakuje mi damskich fryzur z lat 60. tych kurczę, wszystkich tapirów takich, wiecie. Że to oni sobie powinni wszyscy seminarium zrobić takie, obejrzeć filmy i kroniki filmowe przede wszystkim, tak? Żeby zobaczyć, jak ludzie się malowali, ubierali. Ja nie wiem, czy to jest takie atrakcyjne, czy to w komiksie byłoby atrakcyjne. No właśnie. Ja tak patrzę i mówię, no tak kurczę, tak naprawdę to w niektórych ujęciach to postaci super współcześnie, tak? Z nowych anegdotek, no. Zupełnie premierowych, bo to się wydarzyło, nie wiem, 3 tygodnie temu.
Pracujemy nad 15 zeszytem z Clarence'em Witherspoonem. No więc też dla mnie super podjara, no bo pamiętam, jak czytałem rzeczy Clarence'a i myślałem, o Boże. No i Clarence chciał narysować konkretny wóz bojowy w danej scenie. Wpisany był zupełnie inny. No ale zrobiliśmy taki myk, że Clarence mówi, to wstać ten wóz bojowy, jakiś tam, nie wiem, musiałem sprawdzić w scenariuszu, jak się konkretnie nazywa ten model. A w zamian tego zrobimy dwie strony tego materiału, który ty chcesz. Oczywiście. Więc jest wóz bojowy, który dał radość jemu i dwie strony fajnego materiału, które dadzą radość czytelnikom i imię. Jest tu rzeczywiście dużo frajdy, jak sądzę. No i okazuje się właśnie, że mnóstwo rysowników ma taką swoją broszkę i uwielbiają rysować coś konkretnego. Jeżeli jest okazja, no to właśnie chcą to dostać. No i my wtedy serwujemy. To co, na środek, na rozkładówkę wtedy? Taki wóz bojowy? Jeżeli Clarence to narysuje, kto wie? No jasne. No dobrze. Rysownicy, bo to jest cały sztab, a ty jesteś jeden ciągle. Zanim do rysowników, bo nawet zastanawiałem się, czy jakieś takie opcje są, że ktoś ci coś dopisze i rzuci krótką historię, albo się zrobi jakiś tom związany z pomysłami innych scenarzystów. Kombinujemy nad różnymi rzeczami. Pewnie główną serię będziemy chcieli trzymać no, w naszych rękach, żeby ona nie uciekła w jakiejś strony, których potem nie opanujemy. Ale tak też mnie kusi, co by było gdyby. Oczywiście to nie jest tak, że ja już coś zapowiadam, natomiast faktycznie są różne opcje. Nam też by sprawiło to frajdę, jakby wyglądały te nasze postaci w zupełnie innych rękach. Kto wie? Dobra, rysownicy, tak? To jest... temat, który się rozwija, tak? Bo coraz to nowe osoby dołączają na pokład, tak? Że tutaj ten skład się robi coraz mocniejszy. A ci, którzy już w nim przećwiczyli, mam wrażenie, że zostają, tak? To znaczy zawsze są do wzięcia, tak? No nie zawsze, to nie jest taka prosta sprawa. Nie, w tym sensie, że nikt nie powiedział, nie, to ja już nigdy i tak dalej. Ale może, czy były takie sytuacje i takie... propozycje, że z powodów innych niż techniczne, czyli artystycznych, rezygnowaliście ze współpracy, no bo tam coś nie stykało, jakoś nie dogadywaliście się, to co wy... Nie, do tej pory nie, zwykle... To tylko dobrze świadczy o rysownikach. Tak, no mamy super rysowników, jedyna przykra historia, to się kręci tak. Na szczęście jest raczej znana, to przy drugim numerze zostaliśmy no nieco wystawieni, ale to był początek wydziału, więc nie wiadomo było, dokąd to wszystko będzie zmierzać. Nie będę, może w kulisach mogę tą historię opowiedzieć, pewnie ją znacie. Chyba jest lokalna. Ja bym powiedział, że myślę, że teraz jest głupio odmówić wydziałowi, to jest super. Tak, to chciałem powiedzieć właśnie, że macie już taką pozycję, że... Ale my też staramy się no, pytać tych ludzi, czy będą mogli, czy im ta historia sprawia frajdę, czy ten deadline, jaki jest dla nich możliwy do zrealizowania. No, wiemy, jak to wygląda, jak ciężka jest ta komiksowa robota na naszym rynku. Więc to też jest bez sensu, żeby tych super twórców, z których rąk możemy korzystać i głów, zarzucać rzeczami, na które oni nie mają ochoty. No więc my po prostu rozmawiamy, pytamy, prosimy. Raczej się udaje niż nie udaje, ale oczywiście, że były jakieś podmiany, tylko że podmiany na takim etapie wczesnym, kiedy tego nie było widać. No my z Rafałem, Rafał o tym opowiada przy okazji jedenastki, no usiłowaliśmy się na zeszyt umówić, nie wiem, chyba za 2 lata, tak? Coś wcześniej już dla niego było planowane i się nie udało, bo Rafał był zawalony robotą jak zawsze. No i przy okazji jedenastki nam kliknęło, tak? Że to był ten moment. Jasne. Chciałem powiedzieć, że macie szczęście, poza jakimiś drobnymi poślizgami, macie szczęście do rysowników, tak? Są ludzie, którzy nie dość, że dobrze rysują, to jeszcze robią to na czas, przynajmniej mniej więcej, tak? Mniej więcej. No. Czasem nie widać wiadomo, tego, jak my się martwimy i wiadomo, że prosimy, płaczemy. Że jakieś poślizgi się mogą zdarzać, ale żaden nie był aż tak dotkliwy, żeby działy się jakieś sytuacje, że to teraz puścimy zeszyt, nie wiem, 14, a 12 będzie za pół roku, tak? Mieliśmy taki moment, kiedy mieliśmy gotowy inny zeszyt, a poprzedni był niegotowy i bardzo mocno się zastanawialiśmy wtedy, co zrobić.
Ale ostatecznie woleliśmy poczekać, niż zaburzyć tą kolejność. Pewnie nie miałoby to żadnego znaczenia dla odbiorcy końcowego, ale inaczej by się budowała dramaturgia dla nas, kiedy my o tym wiedzieliśmy, no więc no nie. Co prowadzi nas do tematu trybu pracy, tak? Ile zeszytów na nas jest w robocie? I na jakim etapie one wtedy są, prawda? Kiedy jeden jest zrobiony i się drukuje, drugi się rysuje. Czy... Wiesz co, ja staram się coraz bardziej przyspieszać po to, żeby dotrzeć do tego szczęśliwego momentu, kiedy będę mógł powiedzieć, że w jednym roku udało się wydać 4 zeszyty wydziału. To jest bardzo trudne w naszych warunkach, ale to oznacza też, że ja powinienem mieć przynajmniej 4-5 zeszytów do przodu napisanych. W tym momencie praktycznie tak jest, no ale to znaczy, że muszę pisać kolejnych x zeszytów, a jeżeli chcemy rozwijać się na jakieś poboczne opcje, no to tych zeszytów musi być jeszcze więcej, no więc no w tym momencie robią się 4 zeszyty, zaraz dołączę do nich 5 zeszyt, ja pracuję nad kolejnym, no i potem mam x kolejnych do napisania po to, żeby zachować szansę, że ten harmonogram nasz wymarzony się zepnie. To w którym roku jesteś teraz na etapie pisania? Mówię o roku akcji. 1970, który... Akurat to wydanie specjalne, które będzie teraz na warsztacie, to jest 45, więc robimy taki skok, ale jak już wrócę do głównej serii, to prawdopodobnie to będzie 69. Czyli rzeczywiście się zagęściło, tak? Że już nie lecicie tak. No jest za dużo fajnych wydarzeń, którym się chcemy przyjrzeć przez ten filtr wydziału, więc no, nie chcemy ich pomijać. To są zbyt sztosowe historie, żeby po prostu je porzucić. To kiedy 12 w tym roku jeszcze? Wiesz co? Ja pokażę dzisiaj okładki, jak tylko Wojtek mnie dopuści do kompa. On jest gotowy. Jeżeli macie pytania teraz, kiedy, to tutaj jest osoba odpowiedzialna za to, żeby jak najszybciej, bo jest u Jarka. Teraz w korekcie ten zeszyt. Ja się właśnie dowiedziałem o tym. No i skoro ten powinien trafić do druku w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, no to zacząłem też... To jest pendrive'a czy z pendrive'a? No to masz tutaj, z tej strony. Ja zacząłem pytać Roberta Adlera, jak u niego, z robotą. Bo Robert jest taką tajemniczą postacią i potem się czasem okazuje, że jest super i wszystko ma, a czasem się okazuje, że jest trochę mniej super i niekoniecznie. No i jakby tym razem zapowiada się, że nie zapeszam, mam nadzieję, że nie zapeszam, że jest fajnie. Bo Robert mi wysłał planszę, kilka plansz. Ja wam je pokażę. Zupełnie jakby przed premierą będziecie musieli schować aparaty albo obiecać, że nie wygadacie. Jarek, odwróć kamerę na drugą stronę. O właśnie. Serujemy. Bo to pewnie będzie jedyna okazja, żeby te plansze zobaczyć jeszcze bez kolorów. Ty też masz żółty piórnik? No. Kawę. Tak wygląda mój. Wow. Może jakieś głowy USB? Mogę coś wypiąć? Tu masz. Tu. Możecie jeszcze coś zapytać, dopóki to się nie włączy. Jak będziesz te plansze pokazywał, to daj znać, to wtedy skadruję tutaj na okładki. I... Super. Jak wyszła sprzedaż tego wydania angielskiego? No na ile wiemy, to bardzo fajnie. W sensie się sprzedaje. Ten facet, który prowadzi Afterlight wydawnictwo. O. No i gdzie jest ten Rzeszów? Ten facet, który prowadzi wydawnictwo Afterlight jeździ z tym wszędzie i zawsze jak oglądamy jego zdjęcie na Instagramie, to on ma ten nasz komiks wystawiony, no i to jest fajne zobaczyć, że to jest. No i z tego co wiemy schodzi, jest jakaś tam fanbaza brytyjska, angielska. Byliście zapraszani na jakieś imprezy? Nie. Nie wiem, czy to w ogóle było finansowo do ogarnięcia bez jakiejś pomocy. Znaczenie. No dla nas pewnie to byłby duży koszt. Nie wiem, czy to jest wydawnictwo, które sobie mogłoby pozwolić na sprowadzenie autorów z zagranicy. Jakby nie było, no z przyjemnością bym się wybrał do Anglii. Dobra, słuchajcie, jakby
Dwunastka ma dwie okładki, za jedną odpowiada Karol Kalinowski. Wygląda tak. A za drugą odpowiada Krzysiek Owedek i wygląda tak. Więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli to już wpuścić na fejsa. No i teraz zeszyt 13 spółdzielnia. Proszę o przekadrowanie. Oczywiście to też są trochę spoilery dla was, więc może jeżeli nie chcecie wiedzieć, czym jest ten zeszyt, to nie patrzcie. Ja to nie chcę. Ja to nie chcę. Mnie się to bardzo podoba, ja wiem, o co chodzi. A wy nie, ale dobrze, że nie wiecie. Także tak. Mam nadzieję, że ten zeszyt Roberta ukaże się jakoś wiosną. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. I w ogóle jakby taka, może nie wiem, tajemnica, obserwacja moja na temat siebie. Ostatnio mam tak, że znacznie większą frajdę mi sprawiają te plansze, które widzę bez koloru. Od jakiegoś czasu tak mam. I faktycznie bardzo, bardzo bym chciał kiedyś zobaczyć na przykład całego prosiaka z tego 12 zeszytu bez koloru i tak naprawdę bez dymków. To są takie super plansze, że wy sobie nie wyobrażacie. No i to, co nam Robert pokazał z tymi dwoma kolorami, czerwonym i niebieskim, też mi sprawia mega frajdę. Może dlatego, że wiem, co jest w dymkach, ale no, wydaje mi się też, że ta historia jest niesiona już przez same obrazki i hej, może kiedyś udałoby się zrobić taki wydziałowy zeszyt na zasadzie tej marvelowskiej tradycji bez dymków, prawda, na wset. Super byłoby zobaczyć taką historię jakby czysto poprowadzoną kreką jakiegoś szałowego polskiego rysownika albo rysowniczki. Nie no, to już jest dobra tradycja, bo zaczynacie wrzucać różne materiały robocze do tych specjalnych numerów i to jest... Strasznie się tutaj spina coś, ale to jest dobre. Dobrze, żeby było słychać. Te materiały robocze, które się pojawiają, to jest strasznie smaczne, tak? Kiedy... Ale mało, no nie? Ja bym czasem chciał więcej, a zresztą nam się kończy i... koniec. W ogóle jakby struktura tych zeszytów też jest wartością samą w sobie, tak? Że... No proszę, tak pracuje, że on nam przedstawia cały storyboard. Więc ja wiem, jak wyglądały wszystkie jego ilustracje, bo je wtedy jeszcze jakby obgadywaliśmy, a w tym 12 zeszycie są tylko dwie strony dodatku, bo historia jest taka długa, że więcej się nie zmieści. No właśnie stąd jakby też jest ta moja potrzeba, no nie? Żeby się podzielić tymi kulisami, bo one są czasem tak smaczne, jak powiedziałeś. To już chyba nawet nie muszę pytać, jaki jest odbiór, bo to widać, że macie już takich dosyć zapalonych czytelników. Oby. Śledzą, no, więc to się powinno. Jeszcze przez jakiś czas na pewno się będzie trzymać. To Marek mi mówił, że nie czytałeś, no. Tylko jakby on ci wcisnął pakiet rok temu, wiesz, kilka miesięcy temu, no to co? Wiesz, no ja... To jest takie bardzo miłe słowo, które ja już usłyszałem w Sanoku, tak? Ja komiksów niestety kupować za bardzo nie mogę, bo nie mam gdzie położyć, tak? Już postawić na półkę już dawno nie mogę, a już z chodzeniem to jest problem, bo to już są stosy w paczkach i tak dalej. Więc się powstrzymuję. Być może jakby to było dostępne cyfrowo, no to tak, to na dyskach jeszcze mam miejsce i gromadzę, co się da. Ale też znowu pewnie bym nie miał czasu czytać, tak? Natomiast jak sobie już programuję, że mam do przeprowadzenia spotkanie, no to siadam i czytam, tak? I to załatwia sprawę. Takie słowo komplecista usłyszałem w Sanoku, tak? Czy człowiek, który czeka, aż się wszystko uzbiera i dopiero wtedy czyta. Bardzo mi się to spodobało. Ale to jest niefajne jak w kontekście zeszytówki, no nie? Bo zeszytówka nigdy się nie uzbiera, jeżeli jest dobra. Zawsze będzie ciąg dalszy, ale wiesz, to, że czytasz zeszyt, co dalej, tak? A tu, dobra, mam jeszcze tyle. No to jest jednak dobre uczucie i bardzo, bardzo, bardzo je lubię. I tutaj też muszę powiedzieć, że się to sprawdziło, świetnie się to wszystko czytało. Czy ty masz czas na jeszcze jakiekolwiek inne jakby kreacje w tym momencie? Czy ty jesteś tak zanurzony w tym wydziale, że już siódmy, że już właściwie margines zostaje tylko. Na szczęście mam jeszcze czas i chyba byłoby źle, gdybym go nie miał, bo
potrzebne jest mi wychodzenie z wydziału, żeby do niego wracać, żeby też nie zwariować w tym świecie. Teraz przed chwilą skończyła się zbiórka na Jayzina, gdzie współpracuję z bardzo fajną ekipą, głównie młodych twórców. I tam są znacznie bardziej pojechane historie, znacznie bardziej takie po bandzie zrobione. Z Kubą Babczyńskim robimy Wyspę Szyszek, która ukazuje się rzadko, bo rzadko, ale też mamy plan, aby w przeciągu paru lat ukazała się cała nasza miniseria, czyli 4, może 5 zeszytów. W tym momencie mam też na warsztacie rysowniczym już 2 albumy. Jeden może w przyszłym roku się ukaże i ja się mega na niego cieszę. Chyba nie będę zdradzał jeszcze, o co chodzi, natomiast też jest to taka historia, która bierze coś retro i przesuwa do czasów współczesnych, żeby się z tym, mam nadzieję, inteligentnie zabawić. I bardzo mi się podoba właśnie ta opcja, która wyniknęła trochę z pracy nad wydziałem, żeby z tej polskiej historii brać te najciekawsze wydarzenia, sytuacje, idee i na ich bazie wyciągać te sensy, które mogą być dla nas współczesnych nośne, albo po prostu są fajną kanwą do opowiadania historii o nas tutaj i teraz. Ostatnia okazja, żeby zadać pytanie. Później oczywiście też można, ale... Znaczy ja mam pytanie, bo wydawało mi się, że kiedyś wiedział, 7 był do kupienia w Empiku, a teraz nie ma. Jest cały czas. Ja zawsze po premierze idę do Empiku i sprawdzam, tylko różnie z tą dystrybucją. Wiesz, to zależy, czy on będzie w Rzeszowie na przykład. A jak jest główny kanał dystrybucji? To świetne pytanie, nie wiem. Pytanie do dystrybutora. Zasadniczo powinniśmy być w każdej księgarni komiksowej, już była jasna. W Empikach na pewno też jesteśmy przy okazji premier, tylko różnie to bywa. Czasem ten zeszyt jest w Empiku chwilę wcześniej od tej premiery w, nie wiem, gildii, czasem chwilę później, ale jest. Ja też to badam, tak jak powiedziałem. Do tego dochodzi dystrybucja cyfrowa. I dystrybucja cyfrowa jest fajnym dla nas kanałem, bo dzięki temu możemy trochę zbudować taką wydziałową, czarną kasę, tak? Kasę na czarną godzinę. Bo z tej dystrybucji Empikowej, Empik Go, prawda, ten system cyfrowy obsługuje różne księgarnie, mamy ten hajs, żeby na przykład zapłacić koloryście dodatkowo, albo żeby wykosztować się na jakiś ekstra myk, który nam jest do wydziału potrzebny, więc jeżeli macie czas i ochotę, to klikajcie te przeczytane już zeszyty na platformach cyfrowych, bo z każdego tego zeszytu my dostajemy znacznie więcej kasy niż z papierowych odcinków, którą możemy przeznaczyć na to, co w wydziale jest potrzebne, bo ciężko mówić o przejadaniu tego. Nie jesteśmy jeszcze tak bogaci, pewnie nigdy nie będziemy, ale to, co dostajemy z różnych źródeł, staramy się inwestować w to, żeby były kolejne fajne rzeczy w ramach tego cyklu marki. To ja mam jeszcze ostatnie pytanie, które dotyczy tego, jak ty zawodowo jesteś ustawiony? Czy pisanie jest zepchnięte na tak zwany wolny czas, czy jednak to nie robisz nic innego? Niemożliwe, gdyby ciągnąć taką serię, jak wiedział, łącząc to jeszcze z jakimiś obowiązkami większymi zawodowymi. Staram się utrzymywać z pisania komiksów i z działalności związanej z prowadzeniem warsztatów. Literackich zajęć na uniwersytecie, jakby z tego, co jest powiązane mniej lub bardziej z pisaniem, właśnie po to, żeby pisać, bo bez tego koordynowanie pracy nad 4-5 zeszytami, pisanie kolejnych odcinków, wymyślanie rzeczy dookoła wydziału, nie miałoby się prawa udać. Był u nas na polonistyce parę dni temu Ryszard Koziołek, dyrektor Śląskiego, z wykładem i powiedział właśnie coś bardzo, bardzo trafnego i mądrego, że oni się strasznie cieszą, że sobie otworzyli kierunek, który się nazywa tam kreatywne pisanie, sztuka pisania, właśnie, że po prostu super popularne, super praktyczne, przydatne i chętni są. Ja poszedłem na wykład z poetyki na pierwszy rok i powiedziałem, a gdybyśmy otworzyli taki kierunek, to co wy na to? O! Takie coś było, tak? Ja prowadzę zajęcia na 5 roku, w sensie na magisterskich, na drugim. Polecam się, dokładnie. Właśnie to
Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Bo myślę, że już pora kończyć. Nakłady jak? Co najlepiej zeszło, który zeszyt czy? Ciężko powiedzieć, bo te zeszyty wciąż schodzą, no nie? Jakby ktoś zaczyna zbierać od, nie wiem, zeszytu 7 i kupuje pozostałych 6, co jest super sprawą, ja to chodzi w zeszytówce. Cały komplet poszedł jeden, no. Więc nie udzielę ci takiej odpowiedzi. No, ostatnio gdzieś słyszałem, że już zupełnie skończyła się okładka alternatywna do numeru pierwszego. A ten numer pierwszy na pewno miał najwyższy nakład, to było dobre kilka tysięcy egzemplarzy. No więc jakby sukcesywnie te nakłady będą się gdzieś tam wykańczać. Ale no, nie myślimy trochę jakby w tym kierunku, tylko myślimy co dalej, no nie? My jesteśmy jakby w tej przyszłości cały czas. Czyli do druki są jeszcze zaplanowane? Nie ma do druków. Nie ma. Nie ma do druków, ale te nakłady wówczas były duże. Wciąż są dosyć duże jak na polski rynek. Więc no, oby zostały wykończone i wtedy pomyślimy co dalej. Czy integral oczywiście. Wiesz jakie mamy podejście do integrali, że śledzisz wydział, prawda? No pewnie kiedyś tak, ale na jakichś innych zasadach, na jakichś zasadach dziwacznych, na zasadach, nie wiem, no super kolekcjonerskich, tak. W dużym formacie. Kuferek. Byłoby super zobaczyć te wydział Opedia. Wiesz co, każda dziwna idea jest jakby teraz dla nas interesująca, no bo umówmy się, nie chcemy, powtórzę to co zawsze, nie chcemy tego wydawać jako wydań zbiorczych, no bo to zabije serię, chcemy mieć serię, a nie kolejnego, nie wiem, Marvela czy Batmana ukazującego się jako grubasek, tylko że my nie zrobimy tego dwa razy do roku, bo zrobimy to raz na ruski rok i pewnie nam już nie będzie chciało. Wpisuj historię, jak tworzycie też, bo też można byłoby po prostu dołączyć do jakiegoś specjalnego zadania czy coś. Gdzieś chyba inaczej. Miałem w pewnym momencie taki pomysł, pewnie w takim mrocznym momencie, kiedy wydziały się nie ukazywały, albo czekaliśmy na coś przez pół roku, żeby, jak już będę bardzo stary i bardzo biedny, wydać taką właśnie biografię w nakładzie niskim, dlaczego jakby nie warto wydawać zeszytówki w Polsce, jak zniszczyło mi to życie. Pojawiliście się w jednej historii, tak? To bardzo mi się podobało, to spotkanie na grzybach, także to dobra. To co, bardzo dziękujemy, myślę, że tu nie chcesz uciekać. Mam czas. Chodzi mi o to, czy na afterze będzie później. Nie. Właśnie. Ale postaramy się jeszcze pogadać, tak czy owak. Kilka wydziałów jest rzeczywiście z tego na stoisku, nie brałem dużo, bo zakładam, że jesteście fanami, prawda? Nie chcemy się tego wieść, są w księgarniach. No, może poszukacie w Epiku, może się znajdą. No. Dobra, bardzo dziękujemy. Trzymamy kciuki. Dziękuję.